Cześć koledzy i koleżanki, ten Fish Express jest bardzo nietypowy, dlatego jak gdzieś widzicie reklamę, koniecznie na nią nakliknijcie, powiem wam o co chodzi na końcu tego Fish Expressa, a teraz zaczynamy! Ten odcinek, tak jak już powiedziałem, będzie troszeczkę inny niż poprzednie Fish Expressy, czy nawet prezent od sponsora. Kiedyś powiedziałem wam, że przedstawię wam, jak wyglądają te półeczki. Myślę, że to dobry moment, żeby pokazać wam, jak to wszystko wygląda. Tutaj od tej strony, nazwijmy to lekko technicznej, dostaliśmy na ostatkach słów castingowych takie piękne miarki. Zobaczcie, świetnie się sprawują na plaży, ale mają dodatkową jedną funkcję, a mianowicie wbudowaną kamerkę. Zaraz za pomocą tej kamerki wam to pokażę. Zresztą mogę już ją włączyć. U góry mamy te nasze pucharki z tymi gwiazdorowymi czapkami. No tak, były kupione właśnie z tą myślą, że dotrwają do Wigilii 24. Tak jak wiecie, nasz cykl to zawsze 24. Film o godzinie 19, nasza wieczorynka klubowa. No i mamy też nasze czapki od Mikołaja. Zobaczcie, góra w zasadzie się nie zmieniała przez cały rok. Na dole mamy sporo tych pucharów, już jeden przykrywa drugi, a na samej półce na dole już jest po prostu taki miszmasz, że nawet niektóre puchary stoją na ziemi, no bo się po prostu raz, że się nie mieszczą jeden obok drugiego, no bo mają te góry dosyć duże, a poza tym niektóre puchary są po prostu za wysokie i po prostu fizycznie nie mieszczą się pomiędzy półkami. Ja teraz wystawię te wszystkie puchary, które klub zdobył w tym roku, żeby pokazać wam, ile tego jest. Słuchajcie, no nie wszystko się zmieściło na stole. Organizowaliśmy z Kongerem Grand Prix Polski we Władysławowie na naszym terenie. Oczywiście także pomogliśmy Kongerowi. No on nas wyposażył w coś takiego pamiątkowego, super. Zresztą Konger nam pomaga, my mu pomagamy, on nam pomaga. Co też żeście widzieli na biciu rekordu Polski na plaży we Władysławowie 10 dni i nocy. Słuchajcie, to są puchary, które Władek Team, w zasadzie drużyna, zawodnicy Władek Teamu zdobyli w tym roku tylko i wyłącznie, no, na plażach, walcząc na plażach, ale też i na kutrach, także, czy no nawet w sekcji spinningowej dobrze sobie radzimy, na płuckiej belonadzie, czy ogólnopolskiej belonadzie, gdzie się po prostu spinninguje za beloną. Piękna sprawa, słuchajcie, naprawdę mamy tego bardzo dużo i tak jak widzieliście przed chwilą, no nie mieści to się nam na półkach, trzeba coś po prostu z tym zrobić. No niestety, zobaczcie, odpadło W. Ale musimy to przykleić. Nie ma lekko, straty muszą jakieś być, nie? No i witam was po tej małej przerwie technicznej. Tak jak widzicie, ciągle działamy i wymyślamy nowe przedsięwzięcia. Przełom roku to doskonały czas na podsumowanie tego, co było i wyznaczenie nowych celów do zrealizowania w kolejnych latach. W tym Fish Expressie pokrótce przedstawimy wam, co działo się u nas w mijającym roku, a na koniec rozłosujemy sporo ciekawych nagród, także zostańcie z nami koniecznie do końca. To był wspaniały rok pełen doskonałych imprez wędkarskich, integracji na plaży czy kutrze. Udało nam się też zrealizować wiele ciekawych projektów na YouTube, takich jak seria Prezent od sponsora, Fish Express czy cykl poradników o spinningu morskim. Liczba zawodników w naszym klubie grubo przekroczyła setkę, a ciekawe pomysły na integrację wewnątrzklubową i zaangażowanie lokalnych władz w działalność klubu dają nadzieję na podwojenie tej liczby w przyszłości. Tegoroczny rok zaczął się nietypowo. Postanowiliśmy wynająć duży autokar i pojechać nim na targi Rybomania do Poznania. Odwiedziliśmy tam stoiska naszych sponsorów oraz zakupiliśmy masę sprzętu wędkarskiego po doskonałych cenach. W marcu tradycyjnie odbyła się rzutówka, czyli zawody sportowe w rzucie na odległość organizowane przez nasz klub na plaży w Karbi. Kilkudziesięciu wędkarzy próbowało pobić zeszłoroczny rekord ustanowiony przez Marka Kasprzyckiego wynoszący 190 metrów.
Niestety, nawet Markowi nie udało się dokonać tego wyczynu i choć stanął na najwyższym stopniu podium, rzucił o 2 metry bliżej niż w roku ubiegłym. Władek Team zrzesza wszystkich miłośników wędkarstwa morskiego. Pod koniec marca odbyły się nasze wewnętrzne zawody w łowieniu dorszy z łodzi dryfującej. Tym razem postanowiliśmy wypróbować słynne kominy słupskie. Jest nas też z roku na rok coraz więcej i w tym roku musieliśmy wynająć 2 jednostki. Rybki dopisały i praktycznie każdy miał pełną kastę przepięknie ubarwionych dorszy, które łowione na płytkiej wodzie mocno walczyły i dawały dużo radości. Weekend majowy to majówka z Władek Team, gdzie prócz otwartych zawodów wędkarskich zawsze organizujemy jakiś ciekawy mega bonus. W tym roku postanowiliśmy wraz z naszym kolegą klubowym Grzegorzem z Pomorzanki ustanowić rekord Polski w najdłuższym łowieniu ryb bez przerwy jeden po drugim. Przez 10 dni i nocy w upalnym słońcu, deszczu i sztormie, pod czujnym okiem kamery i sędziów biura rekordów, wprost z plaży łowiliśmy rybki w naszym przepięknym Morzu Bałtyckim. Łącznie zostało złowionych prawie 100 kg ryb, a najlepszy zawodnik złowił w swojej 8-godzinnej turze ponad 30 flonder. Wszystkie złowione ryby zostały przekazane na zbożny cel. Część zasiliła zapasy kuchni franciszkańskiej dla ubogich z Wejherowa, a inna trafiła do puckiego hospicjum. Maj to miesiąc, w którym tradycyjnie odbywa się Gravel Cup, czyli międzynarodowe zmagania na plaży we Władysławowie. W tym roku Władek Team reprezentowało 7 trzyosobowych drużyn składających się z seniorów oraz 2 drużyny juniorów. Jestem niezmiernie dumny, iż na podium w klasyfikacji najlepsi polscy wędkarze stanęło 2 zawodników naszego klubu, a mianowicie na miejscu drugim Mirek Gola, reprezentujący seniorów, oraz na pierwszym miejscu Michał Bolda, reprezentujący juniorów. W maju również odbyła się już 15. edycja morskich zmagań spinningowych, a mianowicie Belonada Ogólnopolska. Nasza sekcja spinningu morskiego wciąż się rozrasta. Obecnie zrzeszamy około 45 wędkarzy pasjonujących się tą dziedziną wędkarstwa morskiego. Na tegorocznej ogólnopolskiej Belonadzie ponad połowa uczestników to byli właśnie zawodnicy Władek Team. Duża ilość i doskonałe przygotowanie naszych zawodników dało nam 2 miejsce w klasyfikacji drużynowej oraz 2 miejsce w klasyfikacji indywidualnej. Można by rzec, że co roku nasza sekcja spinningowa jest coraz lepsza, bo w 2016 roku zdobyliśmy 3 miejsce w klasyfikacji drużynowej, w tym roku mamy 2, a w 2018 zapowiada się 1. Czynnie bierzemy też udział w cyklu Grand Prix oraz Mistrzostwach Polski organizowanych przez PZW. W tym roku Mistrzostwa Polski w wędkarstwie brzegowo-plażowym odbyły się w Mielnie. Na obcych plażach poszło nam nieco gorzej niż w poprzednim roku, gdzie łowiliśmy w Dębkach i zdobyliśmy 1 miejsce w klasyfikacji drużynowej oraz 2 w indywidualnej. Trochę też splatała nam siku z pogoda, gdyż ogromne fale i mocny uciąg uniemożliwiły odbycie się pierwszej tury zaplanowanej na piątek, która została przeniesiona na sobotę, a ostatnia tura odbyła się w niedzielę do południa. Niemniej jednak zawodnicy Władek Team pokazali klasę i kolejny raz stanęli na podium, choć w tym roku na nieco niższym jego stopniu. Postanowiliśmy również jako ustępujący drużynowy mistrz Polski ufundować nowym mistrzom symboliczny prezent w postaci skrzynki bardzo dobrego piwa Władek. Mamy nadzieję, że wędkarstwo morskie będzie łączyć i integrować ludzi oraz kluby, a zdrowa sportowa rywalizacja przyniesie wszystkim wiele radości. Zawody Norda Cup wpisały się już na stałe w nasz kalendarz imprez wędkarskich. Władek Team od 2 lat bierze czynny udział w tej imprezie. W zeszłym roku udało się nam zdobyć wszystkie pierwsze miejsca, a w tegorocznej edycji, choć spadliśmy o 1 oczko, to na pewno pokazaliśmy siłę w ilości osób, gdyż na około 70 wędkarzy ponad 40 to byli zawodnicy Władek Team. Rok plażowych, kutrowych i spinningowych zmagań wędkarskich kończymy tradycyjnie zawodami o uroczej nazwie Ostatki Surfcastingowe. Te otwarte zawody odbywające się na plaży w Karwi przyciągają rzesze zawodników ogromną pulą nagród przekraczającą 10 tysięcy złotych oraz bardzo luźną i przyjacielską atmosferą. Zawodnicy są wręcz rozpieszczani, gdyż serwujemy ciepłe posiłki wprost na plaży, a przed rozpoczęciem i po zakończeniu zmagań plażowych oferujemy dziesiątki różnych tradycyjnych potraw kaszubskich, w tym kilka rodzajów potraw rybnych. W tym roku walczyliśmy o puchar burmistrza miasta Władysławowo, który odwiedził wędkarzy na łowisku oraz udzielił obszernego wywiadu. Jak co roku na ostatkach surfcastingowych wręczane są puchary dla 10 najlepszych zawodników według rankingu Władek Team, a redaktor naczelny Wędkarskiego Świata Marek Szymański wręcza pamiątkowe podziękowania dla autorów najlepszych tekstów w rubryce Morskie Opowieści w Wędkarskim Świecie.
Oczywiście nie poprzestajemy na samym uczestnictwie w zawodach i często spotykamy się na plaży przy grillu lub łódkach mniejszych lub większych, gdzie dyskutujemy o skutecznych metodach połowu, zdradzamy swoje patenty wędkarskie oraz miło spędzamy czas. Coraz więcej naszych zawodników posiada jednostki dzielnie spisujące się podczas trollingu łososiowego oraz dalekomorskich wypraw na dorsze. W ciągu roku rozdaliśmy w comiesięcznych losowaniach oraz na imprezach organizowanych przez nas klub kilkadziesiąt voucherów na darmowe rejsy dorszowe oraz łososiowe. Sam miałem okazję towarzyszyć w jednej z takich wypraw Ani Pomieczyńskiej, która wygrała w jednym z Fish Expressów rejs na łososia zorganizowany na jednostce Strażak, którą dowodzi nasz klubowy kolega Wiesław Kępka. Rejs w takim towarzystwie to doskonała forma spędzenia weekendu oraz znakomita okazja do nauczenia się nowej metody wędkarskiej. Każdy z zawodników Władek Team tego dnia złowił przepięknego łososia, który niejako przypieczętował świetny i obfitujący w ryby oraz puchary rok 2017. No i zaczynamy tą część, na którą czekają głównie zawodnicy Władek Teamu. A dlaczego? A dlatego, że mamy zawsze full nagród do rozlosowania. Tym razem nie będzie jedna, nie będą dwie, a będzie 7 nagród. Słuchajcie, 7 nagród. Postaram się to w miarę szybko wszystko zrobić, bo wiecie, już to 10 minut trwał ten film, a teraz no kolejne minuty bez sensu. Trzeba to po prostu urwać bardzo, bardzo szybko. Okej, mamy nasze fistaszki. Dzisiaj będziemy losować to w pucharze zdobytym przez no, naszego zawodnika na 5. KLS-ie jubileuszowym, ostatnim KLS-ie. Cykl KLS-u to było, wiecie, 25 różnych KLS-ów w ciągu 5 lat. Myśmy organizowali tego ostatniego KLS-a, no i nasz zawodnik zdobył drugie miejsce. Wrzucam, o tutaj to już bez zbędnego gadania. Słuchajcie, mam karteczkę, na której będę przyklejał nazwiska, także na koniec wam pokażę. Jeżeli chodzi o pierwszą nagrodę, bo najpierw będę pokazywał nagrodę, a potem będziemy ją losować. Pierwszą nagrodą będzie duży, taki bardzo fajny namiot Raven Fishing. Znaczy się, namiot ufundowany przez firmę Raven Fishing.pl. Zapraszamy na ich stronę. No, macie tutaj na przybitce, jak ten namiocik wygląda. Bardzo fajna sprawa, na pewno się spodoba wszystkim. Czy to łowicie z plaży, czy będziecie gdzieś tam sobie łowić dorsze. Może nie, dorsze nie, ale jak będziecie sobie łowić gdzieś na jeziorze, bo o to mi chodziło. Na pewno wam się też przyda. Bardzo fajna sprawa, dobra. Czyli tak, pierwszą osobą, która wygrywa u nas w tym jubileuszowym, tak? Bo dzisiaj mamy Wigilię, 24 grudzień, godzina 19. No, jest nasz Fish Express. Pierwszą osobą, która w tym Fish Expressie wygrywa, to Hubert Oleśniewicz. Hubert Oleśkiewicz, słuchaj, przyklejam ciebie tutaj na tą naszą zacną, wielką, długą megalistę. No, w tym miesiącu akurat jest bardzo, bardzo obficie, ale wiecie, że co miesiąc mamy dla was co najmniej jedną nagrodę. Także warto być z nami. Lecimy z drugą nagrodą, już ją pokazuję. No jesteśmy już z kolejną nagrodą. Kolejną nagrodą są rejsy wędkarskie, tak zwane rejsy dorszowe. My, tak jak wiecie, jesteśmy klubem morskim, bardzo często pływamy na dorsze. Faktycznie dosyć mało tych filmów jest w internecie naszych, z naszych wypraw. To się zmieni, mam nadzieję, w przyszłym roku. No niemniej jednak w skali roku mamy takich voucherów kilkadziesiąt do rozlosowania, czy nawet do używania jako nagrody na ostatkach surów castingowych chociażby, czy, nie wiem, na naszej rzutówce, majówce. Także naprawdę bardzo, bardzo często mamy te vouchery, dajemy je nie tylko naszym zawodnikom, ale tak jak już mówiłem, na różnych naszych zawodach jest tego naprawdę bardzo dużo. Zresztą też mieliśmy vouchery rejs na łososia, to też macie przecież filmik z tego. Naprawdę warto być z nami. No a dzisiaj mamy 3 vouchery. Jest to voucher na rejs dorszowy Feniksem, Hektorem i Nereidą. Zaczniemy od Feniksa. Z Feniksem pływaliśmy w zeszłym roku, na przykład byliśmy na Feniksie na naszych wewnętrznych zawodach. Także naprawdę fajna jednostka. Ją odkładam tutaj i zaraz będziemy wiedzieć, kto będzie płynął tym Feniksem. Już patrzymy. No więc Daniel Gąska. Daniel Gąska. Danielu, ty jeszcze sobie tutaj, o, jeszcze raz to zjadę klejem. Daniel Gąska. Daniel, ty płyniesz Feniksem, także no super sprawa. Aż ci trochę zazdroszczę. Następny, lecimy z Koksem. Następny będzie Hektor AG. Na Hektorze byliśmy kilkakrotnie.
Nawet złapała nas Straż Graniczna, możecie to oczywiście zobaczyć w linku poniżej. Rzucę wam link do kontroli Straży Granicznej na jednostce Hektora G. Już zobaczymy, kto popłynie Hektorem. Pamiętajcie, że musicie mieć dowód osobisty zawsze ze sobą, bo Straż Graniczna wlepi wam stówę za to, że nie macie dowodu osobistego. Prawo jazdy nic wam nie dadzą. Kto popłynie Hektorem? Bardzo fajnie. Alicja Graf! Alu? No, kurczaki, szczęście, super, Hektor, bardzo fajna jednostka, bardzo fajne zaplecze ma też socjalne, naprawdę super sprawa. No i jednostka Nereida, jest to jednostka, która w tym roku dołączyła do naszego, można powiedzieć, teamu, też bardzo fajna, szyper, wie o co chodzi, umie po prostu znaleźć te najlepsze łowiska, nawet jak jest troszeczkę słabo z tą rybką. Któż to będzie? Szymon Drzeszczon. Szymonie, ty polecisz Nereidą. A my zapraszamy do następnej nagrody. Nasz zaprzyjaźniony sklep Wabik z góry koło Bolszewa, który po prostu no, wyposażył nas też troszeczkę w sprzęt na nasze ostatki surfcastingowe, bo no wiecie, mamy bardzo dużo ludzi, którzy z nami współpracują. Nie wszystkich jesteśmy w stanie wymienić oczywiście, no ale jak tak sobie przejrzycie te comiesięczne nasze losowania, to zawsze przedstawiamy jakiś jeden prezent, przedstawiamy kolejnego konkretnego sponsora. No tutaj mamy ten nasz sklep wędkarski, słuchajcie, taka bardzo fajna poręczna torba, na pewno przyda się naszej kadrze dorszowej. W środku mamy miejsce na pilkery, czy to będą, wiecie, pilkery, ale to mogą być też różne woblerki i inne tego typu rzeczy. Bardzo fajna torba, na pewno przyda się każdemu wędkarzowi. Mi by się też nawet przydała, wiecie, bo nawet jeżeli my pływamy w poszukiwaniu naszych belon z tych małych łódek, śmiało coś takiego można również wykorzystać. Bardzo fajna sprawa. Słuchajcie, no sama torba 124 zł, także no jest grubo. Ale do torby również dodajemy takie jakby wędko. Zobaczcie, wiele miejsca nie zajmuje. Po otwarciu trzeba to troszeczkę rozprostować. Mi to nie bardzo wychodzi, najłatwiej to się rozprostowuje, jak się po prostu wodę nalewa do tego. O, a, okej. Ciach, proszę bardzo. Takie oto wiadro. Wlewamy do środka wodę, wrzucamy nasze rybki, bardzo fajna sprawa. No i taki właśnie oto zestawik, pyk. Będziemy teraz losować. Kto dostaje taki zestawik? Ja to nazwałem u siebie tutaj po prostu pokrowiec na tej kartce. No i losujemy tą jedną osobę i Krzysztof Nadolski. Krzysztofie, ty dostajesz ten pokrowiec od naszego Mikołaja, a ja lecę po przedostatnią nagrodę. Przedostatnią nagrodą będzie nagroda ufundowana przez nasz bardzo, ale to bardzo zaprzyjaźniony sklep wędkarski.com. Bardzo często robimy tam zakupy. W zasadzie większość zawodników od nas robi tam zakupy z tego względu, że wędkarski.com, tak jak sama nazwa wskazuje, jest to głównie sklep internetowy, ale posiada też sklepy, no, takie tradycyjne, które są bardzo, ale to bardzo dobrze wyposażone. Wędkarski.com co roku daje nam vouchery, które możemy rozdawać wam na ostatkach surfcastingowych, na naszych zawodach rzutowych, czy na majówce z Władek Team, ale oczywiście taki voucher też damy wam teraz. No ktoś oczywiście z Władek Teamu ten voucher wygra, czyli teraz walczymy o sam voucher, bo to zapomniałem odłożyć, wiecie, odłożę to gdzieś, żeby, o, żeby nie było. Walczymy teraz o ten voucher z wędkarski.com. Jedziemy, bo została nam jeszcze jedna nagroda. O, któż to wygrał? Maciej Konkę wygrał voucher wędkarski.com, 100 zł, super Macieju, on leci do ciebie i nurkuje po ostatnią nagrodę, nazwałem to nagroda pocieszenia. Nagrodą pocieszenia będzie taki zestawik różnych nagród. Co my tutaj mamy? Mamy zestaw od Kongera żyłek wędkarskich. One są wyśmienite, jeżeli chodzi o połów łososia. Naprawdę, są bardzo dobre. Bardzo dobrze się też sprawują na przypony strzałowe, bo to są po prostu troszeczkę grubsze żyłeczki, więc na pewno będzie bardzo fajnie. Oprócz tego zestawik paru ciekawych ciężarków. Są to ciężarki Tucana Fishing. Słuchajcie, one świecą w ciemności. Będzie o nich bardzo duży materiał. Myślę, że 10 stycznia bardzo serdecznie już zapraszam na tą naszą nową serię testy, gdzie będziemy przeprowadzać testy różnych rzeczy i będziemy po prostu sprawdzać, no to akurat jak nam będą one świecić w ciemności, które mocniej, które mniej, jak one się kotwiczą w tej wodzie i tak dalej. Oprócz tego mamy koszulkę, nie jest to koszulka Władek Team, taki mały psikus, ale mamy o jeszcze jedną taką torbę, czy jedno wiaderko.
no na pewno się wiecie co przyda, także to nazwaliśmy to nagroda pocieszenia. Do kogo poleci ta nagroda pocieszenia? Ja też powiem, że w tym roku nie udało mi się nic wygrać w tych losowaniach, a też biorę w nich udział, no fajnie byłoby też coś wygrać, ale co poleci do ludzi, to poleci do ludzi. Maciej Wrosz, Macieju, nasz jeden z naszych zawodników kadry juniorskiej, tak? Maciej, 12 lat, świetnie potrafi łowić belony, mieliśmy okazję go oglądać w akcji. Maciej Wrosz, do ciebie leci ten przepiękny nagrody pocieszenia, zestaw nagród pocieszenia, a ja wam pokazuję dzisiejszych zwycięzców. Korzystając z okazji, chciałbym złożyć wam najserdeczniejsze życzenia. Takich ryb, takich, ojej, no takich, co najmniej takich na cały ekran. No i oczywiście, żeby ten nowy rok 2018 obfitował w zdrowie, w szczęście, w pomyślność, w pieniążki. Słuchajcie, no i to nie tylko kieruję do naszych zawodników Władek Team. Wiem, że ogląda nas bardzo dużo innych też osób, także do was wszystkich kieruję te właśnie życzenia. Małe sprostowanie, nasza cudowna miarka, choć taka naprawdę bardzo cudowna, to nie ma wbudowanej oczywiście kamery, także nie sprawdzajcie swoich miarek. Wasze miarki są jak najbardziej w porządku, bo są identyczne tak jak moje, także taki drobny żarcik na koniec. No i jeszcze raz wszystkiego najlepszego i zdrowych świąt. Cześć!